Trzech Króli to jest takie święto, które jest powszechne w całej Europie. My świętujemy od niedawna, bo to taki 11 orszak. 1855, jak sobie zdążyłem zapisać, pierwszy orszak Trzech Króli przyszedł przez Barcelonę. My w tym roku idziemy przez Opole, do czego wszystkich zachęcam, wzorce są szczytne. Prawie co roku mam przyjemność uczestniczyć, chciałbym co roku. Serdecznie zapraszam wszystkich Opolan do udziału. Jak zawsze wspólnie z Urzędem Miasta dokładamy się finansowo, organizacyjnie, bo jest to duże przedsięwzięcie. Co roku kilka tysięcy osób bierze udział w Orszaku Trzech Króli, więc nie jest to łatwo zorganizować. Za wcześnie, żeby dziękować, bo to się jeszcze nie odbyło, ale cieszę się z naszej współpracy z Diecezją Opolską konsekwentnie w tym, że współorganizujemy, współuczestniczymy i zachęcam wszystkich jeszcze raz Opolan do przemarszu razem z nami ulicami Opola. My zaczynamy Orszakiem współpracę każdego roku koncertów, wydarzeń, które organizujemy wspólnie z miastem. Jest naprawdę wiele. Cieszę się z tej współpracy, bo rzeczywiście jest ona na wysokim poziomie. Spotykamy się o 14:30 na parkingu przed Narodowym Centrum Piosenki. O 15:00 wyruszamy i te korony też świadczą o tym, że to jest taki dzień, kiedy każdy z nas może poczuć się królem, powinien poczuć się królem pod warunkiem oddania pokłonu temu najważniejszemu królowi. I niech to będzie takie wydarzenie. Spotykamy się na parkingu przed Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. Tam orszak będzie formowany i tam będziemy witać wszystkich gości, mieszkańców oraz turystów i wszystkich mieszkańców ościennych gmin, którzy do nas przyjeżdżają na ten orszak. Wyruszamy o godzinie 15:00. Orszak przejdzie ulicą Barlickiego, Piastowską, Zamkową, Plac Wolności, Rondo, wchodzimy w ulicę Ozimską, a z ulicy Ozimskiej potem bezpośrednio wchodzimy już na plac Jana Pawła II i tam na scenie odbędzie się pokłon Trzech Króli. Ulice nie będą zamknięte na stałe, będzie tylko zamknięta podczas przemarszu, następnie będzie otwarta i będzie się normalnie odbywał ruch. Pomaga nam oczywiście nasza policja, straż miejska, zaangażowany jest Miejski Zarząd Dróg, zaangażowane są również inne wydziały Urzędu Miasta i chcę tutaj bardzo serdecznie wszystkim podziękować za współpracę i za pomoc przy organizacji kolejnego naszego orszaku. Zawsze nawiązujemy do haseł ogólnopolskich, które nam proponuje Fundacja, w tym roku w jasełkach leży. Będzie się wiązało także to stwierdzenie, wywodzące się, jak ksiądz biskup już powiedział, z kolędy, ale wiążące się też z przesłaniem dotyczącym hołdu, jaki chcemy oddać w związku z 800-leciem wystawienia pierwszych jasełek w Greccio przez Franciszka, a więc i taki motyw tutaj muzyczny nam się pojawi na pierwszej scenie, opowiemy o tej historii w przepiękny muzyczny sposób. Pierwsza scena to także właśnie przywitanie królów, przywitanie postaci odgrywających rolę Maryi, Józefa, aniołów. Później spotkamy się już na głównej scenie, gdzie nastąpi prezentacja. Zawsze staramy się tu łączyć tradycje, ale wprowadzamy też elementy nowoczesności, troszkę magii, bo jednak jest to widowisko, które przyciąga kilka tysięcy osób. I dlatego cieszymy się, że możemy dla nich też zaprezentować jakieś piękne tutaj przesłanie właśnie także skumulowane w formie takiej scenicznej etiudy czy pokazu. Jest to święto solidarności, tak bym to nazwał. Dlaczego? Bo do stajenki betlejemskiej przybyli pasterze, ci najubożsi, od razu, kiedy ich anioł wezwał, a potem przybyli ci najmądrzejsi i najbogatsi, żeby okazać swoją solidarność z Maryją, Józefem i z dzieciątkiem. A więc nie przeszkadza ubóstwo, żeby do stajenki przyjść, żeby rozpoznać Jezusa, ani nie przeszkadza bogactwo i mądrość. Też może pomóc i trzej królowie zobaczyli gwiazdę na wschodzie i ta gwiazda ich poprowadziła, poszli za tą gwiazdą, odczytali ten znak. Dlatego zapraszamy, żeby odczytać też ten znak Bożego Narodzenia, odczytać go w naszych rodzinach, w naszych środowiskach i przyjść.